Mamy, zawracamy na tor finałowy zawodniczki pierwszego meczu, kategoria młodziczki. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z piątej edycji międzynarodowego turnieju Śladami Rybaka z Polic. Na stanowisku pierwszym. Przygotowujemy się już do ostatnich Emilia strzelań Pozdowska. Dnia trzeciego dnia zmagań. Na stanowisku drugim. Przed nami już tylko mecze o złoto, mecze finałowe i zaczniemy od Małgorzata Sokołowska. Tej najmłodszej kategorii wiekowej, kategorii do lat 15. Zmierzą się młodziczki. Na stanowisku drugim. Na pierwszym Drozdowska Emilia, reprezentująca Defmar Police, zawodniczka gospodarzy. Natomiast na drugim stanowisku Barbara Miska, zawodniczka WKS Orkan Żoliborz. I to właśnie zawodniczka na stanowisku drugim zacznie ten pierwszy mecz o złoto w kategorii do lat 15. 20 sekund na wystrzelenie jednej strzały. I tutaj w Policach strzelamy do takich wyjątkowych tarcz. Tylko żółte pole jest punktowane za jeden punkt. Pole czerwone jest warte 0 punktów, także tej zawodniczki będą się starać trafić w ogóle strzałą w żółte pole i zdobyć punkt. Pierwszy punkt dla WKS Orkan Żoliborz. Barbara Miska trafia w żółte pole. Odpowiada w tej chwili Emilia Drozdowska, zawodniczka gospodarzy. I również trafienie, wyrównany stan tego seta. Pierwszego seta, pierwszego meczu finałowego. I drugie trafienie Barbary Miski. Teraz jeszcze trzecia strzała Emilii Drozdowskiej. Poczekam oczywiście jeszcze na oficjalne potwierdzenie sędziów, ale z tego, co my tutaj widzimy, z naszej perspektywy wynika, że pierwszego seta wygrała Barbara Miska na stanowisku drugim 2-1. Ale trafienia zawsze trzeba zweryfikować przed oficjalnym potwierdzeniem. Sędziowie już przy tarczach i sprawdzają trafienia. I tutaj większość pojedynków w Policach, większość pojedynków na zawodach będzie rozgrywana systemem setowym, także zawsze sprawdzamy najpierw, który zawodnik albo która zawodniczka uzyskała lepszy wynik w konkretnym sensie, w konkretnej trzystrzałowej serii. I zwycięstwo w takiej trzystrzałowej serii warte jest 2 punkty setowe. Natomiast remis to podzielenie tych punktów pomiędzy zawodników po jeden. Takich punktów setowych zawodnicy muszą zebrać 6 na swoim koncie, 6 lub więcej. I w takiej sytuacji, kiedy pierwszy zawodnik, pierwsza zawodniczka osiągnie 6 lub więcej punktów setowych, zwycięża w pojedynku. W tej chwili już oficjalnie potwierdzone. Barbara Miska na stanowisku drugim prowadzi 2-0 po pierwszym secie. W związku z tym drugiego seta rozpocznie
Emilia Drozdowska na stanowisku pierwszym. Zawodniczki już gotowe. Wchodzą na swoje stanowiska i... Rozpoczynamy. Mało czasu teraz będzie miała na swój strzał Emilia Drozdowska. Strzał idealnie na gwizdek, ale niestety nie trafiony. Szczęśliwie wyrobiła się w czasie zawodniczka Stefany Police. Pierwsze trafienie dla Barbary Miskiej i obejmuje prowadzenie w drugim secie, ale nie odpuszcza Emilia Drozdowska. Zawodniczka gospodarzy powalczy tu jeszcze na pewno. Dopiero drugi set z minimalnie trzech, mniej niż trzech setów nie jesteśmy w stanie rozegrać. I jeszcze jedna chybiona strzała i jedno trafienie dla Emilii Drozdowskiej. Teraz zobaczymy, co z tym zrobi Barbara Miska i trafia swoją trzecią strzałę praktycznie w sam środek swojej tarczy. Także nieoficjalnie tego seta zwycięża również zawodniczka Orkanu Żoliborz. Czekam oczywiście na oficjalne potwierdzenie tego wyniku. Sędziowie już przy tarczach i podają nam wyniki w tej chwili. Mamy już potwierdzenie po drugiej serii. Serdecznie zakładamy na nowym jedynku. I możemy już oficjalnie potwierdzić. 4-0 prowadzi Barbara Miska, Orkan Żoliborz. Jeszcze ostatnia kontrola sprzętu przez trenera Roberta Marcinkiewicza. A sędzia liniowy Małgorzata Sokołowska już podaje zawodniczkom kolejność strzelań. W związku z tym, że prowadzi zawodniczka na macie drugiej, to Emilia Drozdowska na macie pierwszej rozpocznie strzelania. Zawsze inicjatywę w takim pojedynku ma ten zawodnik, ta zawodniczka, która aktualnie przegrywa, a w przypadku remisu ten zawodnik lub ta zawodniczka, która po rundzie rankingowej sklasyfikowana, bo była sklasyfikowana na wyższej lokacie. I teraz już naciągnięty łuk Emilii Drozdowskiej. Pierwszy strzał trzeciego seta. I trafia do swojej tarczy zawodniczka Defmaru Police. Ale przeciwniczka nie odpuszcza. Również trafiona. Pierwsza strzała trzeciego seta. Teraz obie zawodniczki pudłują swój drugi strzał. Decydujący, bardzo ważny strzał teraz przed Emilią Drozdowską. Musi trafić, żeby wygrać tego seta. Jest trafienie i teraz co z tym zrobi Emilia Drozdowska? Przepraszam, Barbara Miska. I zdaje się, że mamy po dwa trafienia u każdej z zawodniczek. To znaczyłoby, jeżeli to się oczywiście potwierdzi, to znaczyłoby, że w tym secie mamy remis. Jeżeli zawodniczki zremisują, to w lepszej sytuacji będzie oczywiście Barbara Miska. I mamy już po 5 do 1. 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 5
Remis potwierdzony w trzecim secie. 5 do 1 prowadzi zawodniczka na stanowisku drugim. I znowu inicjatywa po stronie Defmaru Police. Rozpoczyna Emilia Drozdowska za dosłownie kilka chwil. Wynik nie zupełnie po jej stronie, ale nie składa broni. Skoncentrowana, uśmiechnięta zawodniczka Defmaru Police. To zdecydowanie na pewno w zawodach uczniczych podejście takie, koncentracja i całe podejście psychiczne ma ogromne znaczenie dla wyniku pojedynku. I jest trafienie na pierwszej macie. Zobaczymy, co z tym zrobi warszawianka. Nie trafia swojej pierwszej strzały i odpowiada Emilia Drozdowska. I teraz również brak trafienia. 0 punktów w tej drugiej strzale. Jest trafienie i remis w czwartym secie w tej chwili. Wszystko w rękach Emilii Drozdowskiej. Również nie trafia ostatniej strzały, czyli teraz. Tak naprawdę treningowa strzała przed Barbarą Miską, bo nawet brak trafienia sprawiłby, że zawodniczki zremisują tego seta, ale Barbara Miska trafia swoją ostatnią strzałę i nieoficjalnie 7 do 1 wygrywa ten pojedynek. Poczekamy jeszcze tylko oczywiście na weryfikację tego wyniku. A to gratulacje od trenera. Będziemy zakończony, poczekam na potwierdzenie przez sędziego tarczowego, który właśnie w trakcie oceny strzał. I mamy oficjalne potwierdzenie 2-1 w secie czwartym i tam pojedynek 7-1, Barbara Miska zwycięża. Można właśnie oficjalnie powiedzieć, zawodniczka WKS-u Orkan Żoliborz, podopieczna trenera Roberta Marcinkiewicza, zwycięża piątą edycję zawodów hutniczych. Do nami Rybaka w Policach. Drugie miejsce zajmuje reprezentantka gospodarzy Emilia Drozdowska. Serdeczne gratulacje dla obu zawodniczek. Gratulacje również od sędziego. Od sędzi liniowej Małgorzaty Sokołowskiej. A do rozpoczęcia swoich strzelań przygotowują się już młodzicy. Na stanowisku numer 1 Bartosz Podżorski. Będzie strzelał przeciwko Ernestowi Subiga. Bartosz Podżorski. Na stanowisku drugim. Na stanowisku drugim Ernest Subiga. Kinga Chlorek, sędzią tego meczu. Sędzią meczu będzie sędzia Kinga Chlorek. Zapraszam zawodnika UKS Grota Nowarda. Zawodnika strzały z korku. Rozpocznie Bartosz Podżorski strzelający na stanowisku pierwszy. Zawodnicy przygotowani. I to Bartosz Podżorski, zawodnik Grota Ruta Śląska, rozpocznie strzelania. W finale młodzików, kategoria do lat 15. Pierwszy strzał i pierwsze trafienie dla Bartosza Podżorskiego. Jest niezadowolony ze swojej strzały Ernest Subiga. Nie trafia tego pierwszego strzału, ale to dopiero pierwsza strzała pierwszego seta z minimum trzech.
Drugie trafienie dla zawodnika z Rudy Śląskiej. Ernst Liga nie trafia swojej drugiej strzały i Podczorski kończy tego seta trzecim trafieniem. To jest trzecia taka treningowa strzała jeszcze dla Ernesta Szuligi. Tą trzecią trafia, więc tu w tym pierwszym secie na pewno możemy powiedzieć, że przewaga zawodnika na stanowisku pierwszym. Ale Ernest Szuliga nie składa broni. Tak, myślę, że jeszcze tutaj powalczy. Nawet jeżeli potwierdzi się ten wynik 0 do 2. Sędziowie weryfikują wynik. Trzy trafienia. W pierwszym secie trzy trafienia do jednego. Zatem pierwszego seta oczywiście wygrywa zawodnik Grota Ruda Śląska, tak jak tu już nieoficjalnie przed chwilą Państwu powiedzieliśmy. I zaczynamy z seta drugiego za kilka chwil. Teraz inicjatywa po stronie zawodnika ze strzały z korków. Ernest Suliga zaczyna. I zaczyna od trafienia. Sam środek tarczy. Bardzo ładny strzał. Odpowiada zawodnik ze Śląska. Nie trafia swojej pierwszej strzały. Ale nie trafia również zawodnik z województwa świętokrzyskiego. Odpowiada teraz Bartosz Podrzucki i trafia również sam środek po jednym trafieniu. Teraz decydująca w tym secie trzecia strzała. Nie trafia Ernest Suliga. Szansa na powiększenie prowadzenia dla Bartosza Podrzuckiego na stanowisku pierwszym. I trafia 2 do 1. 2 do 1 dla Bartosza Podrzuckiego, czyli najprawdopodobniej 4 do 0. Zawodnik z Grota Ruda Śląska będzie prowadził po drugim secie nad Ernestem Suligą ze strzały z korku ze Świętokrzyskiego. Sędziowie potwierdzili, zweryfikowali już te wyniki dla Państwa. 4 do 0 prowadzi na stanowisku pierwszym Bartosz Podżorski. Rozpoczynamy trzeciego seta. Jeżeli zawodnik ze strzały z korków Ernest Suliga jeszcze chce powalczyć, to musi zwyciężyć w tym secie albo doprowadzić do remisu. Tak jak w poprzednim meczu będzie 1 do 5, jeżeli natomiast wygra tego seta, będzie 4 do 2 i na razie nie trafia swojej pierwszej strzały. Szansa dla Podrzowskiego, żeby objąć prowadzenie w secie, ale nie trafia swojej pierwszej strzały. Zawodnik z Grota nie trafia również drugiej strzały. Ernest Suliga. I nadal bez trafień w trzecim secie. Może emocje się troszeczkę tutaj udzielają młodzi zawodnicy poniżej 15 lat. Trafia teraz pierwszą strzałę w tym secie Ernest Suliga. I trafia również Bartosz Podżorski, więc tutaj o,
Nieoficjalnie możemy powiedzieć, że będzie remis po trzecim secie. Po trzecim secie będzie 5-1 dla zawodnika na stanowisku pierwszym. Bartosz Suriga cały czas prowadzi w tym meczu. Ale poczekamy jeszcze na weryfikację. I tak jak Państwu powiedziałem przed chwilą, 5-1 w całym meczu, ponieważ trzeciego seta panowie remisują po jeden punkt. Kolejnego seta rozpocznie Ernest Rudia, strzelając na stanowisku drugi. I znowu Ernest Suliga na stanowisku drugim. Zawodnik strzały z korków rozpoczyna. Tym razem czwartego seta zaczyna od trafienia. Doskonały strzał. Potrzebny tutaj do odzyskania troszeczkę inicjatywy w tym meczu. Ale Bartosz Podrzucki nie składa broni. Będzie chciał utrzymać swoje prowadzenie. Nie trafi teraz Ernest Suliga. Potrzebne tutaj trafienia w tym finale, żeby troszkę wyrównać stan tego meczu. Nie trafia Bartosz Podżorski. Ale remis po jednym punkcie w tym czwartym secie. Składa się jeszcze raz do strzału. Strzały z korków i trafia ten drugi strzał. Trzeci i ostatni strzał. Ernest Suliga musi trafić, żeby wygrać. Jeśli nie trafi, to przegra tego seta, ale trafia. Trafia Bartosz Suliga w swoją ostatnią strzałę. 2-2 w tym ostatnim secie i prawdopodobnie właśnie jest to ostatni set. Bo jeżeli panowie zremisowali, to będzie 6-2 i Bartosz Suliga zwycięża. To oczywiście nieoficjalnie możemy powiedzieć na razie. I przepraszam, oczywiście drobna pomyłka, bo tutaj pomyliłem imiona. To Bartosz Podżorki zwycięża. Już teraz oficjalnie mogę to powiedzieć. Bartosz Podżorski, UKS Ruda Śląska zwycięża w finale do lat 15. Natomiast Ernest Suliga zajmuje drugie miejsce. Zawodnik strzały z korków. Gratulujemy i dziękujemy zawodnikom. Sędzia Kinga Florek wyprowadza teraz zawodników z toru finałowego, a my czekamy na kadetki. Najlepsze dwie zawodniczki w kategorii do lat 18. Mamy 2 minuty przerwy, aby przestawić tor finałowy. Sędziowie będą potrzebować jeszcze kilka minut, żeby przestawić maty o 10 metrów dalej. Nawet 20, przepraszam, bo to przecież na 60 metrów będą strzelały kadetki. Zatem tutaj delikatna zmiana, delikatny remont toru finałowego. A w finale kadetek zmierzą się Rebeka Glajś, zawodniczka PSSC Olimpia Berlin. Izabelą Kawończyk, LKS Sokole Okozawadka. Tak Rebeka Glajś po drodze do swojego finału wyeliminowała w 1/4 Wiktorię Pospieszną, a w półfinale spotkała się z zawodniczką UKS-u Grota Ruda Śląska, klubową koleżanką Bartosza Podrzyńskiego z Małgorzatą Gebauer. Oba mecze dosyć pewnie, bo w 1/4 6-2 z Pospieszną i 6-0 z Gebauer zwyciężyła Rebeka Glajś, wchodząc do finału kadetek kategorii do lat 18 na 5. już łuczniczym turnieju śladami rybaka w Policach. Natomiast jej przeciwniczka Izabela Kawończyk
W 1/8 finału zmierzyła się z Konstancją Pudłosny w Mariupolice i pewne zwycięstwo 6-0. Dalej również w 1/4 również 6-0 wyeliminowała Adriannę Kowalik. I w półfinale spotkała się z Aleksandrą Antoniak. Również z Grota Ruda Śląska, tutaj zawodnicy z Rudy Śląskiej bardzo liczny skład na zawody wystawili. I tutaj Izabela Kawończyk w tym półfinale triumfowała nad... nad Aleksandrą Antoniak, 6-2, wchodząc do finału, który za chwilę się rozpocznie. Sędzia Małgorzata Sokołowska już wprowadza zawodniczki i ich trenerów na stanowiska. Stanowisko pierwsze. Rebeka Glajś. I tak, na pierwszym Rebeka Glajś. Stanowisko Berlina. Izabela Kawończyk. Nie, reprezentantka Małgorzata Sokołowska. UKS Oko Załatka na stanowisku drugim. Te wygrywania pojedynku się nie zmieniają, cały czas wydalamy na sety. Trzy strzałowe serie, porównujemy wynik tych serii. Która zawodniczka osiągnie więcej trafień, więcej tych małych punktów, wygrywa seta. Za zwycięstwo w secie 2 punkty, za remis po 1. Która z zawodniczek osiągnie? Pierwsza osiągnie 6 punktów lub więcej, wygra ten mecz. I rozpoczyna Rebeka Glajś na pierwszym stanowisku. Odpowiada Izabela Kawończyk. I pierwsze trafienie dla zawodniczki z Niemiec. Obejmuje prowadzenie w pierwszym secie. Ale pewnie teraz też odpowiada. Chociaż zdziwiona, może nie był to pewny strzał. Trafia Izabela Kawończyk. Trafia też Rebeka Glajś 2-1, ale jeszcze jedna strzała dla zawodniczki z Zawadki. I trafić, żeby zremisować tego seta. Również trafia, chociaż sama zdziwiona tym strzałem. Widzieli Państwo przed chwilą zdziwienia w twarzy zawodniczki. Czekam oczywiście na weryfikację tych strzał. I mamy potwierdzenie. Po 2 trafienia dla każdej z zawodniczek, w związku z tym po 1 po pierwszym secie remisują zawodniczki Rebeka Glajś i Izabela Kawończyk. Remis po pierwszym secie, czyli tutaj. Pierwsza strzelać będzie cały czas jeszcze Rebeka Glajś na pierwszym stanowisku. I mamy pierwsze trafienie w drugim secie. Nie trafia natomiast Izabela Kawończyk, prowadzi zawodniczka z Berlina i teraz druga strzała. Drugiej strzały Rebeka nie trafia. Szansa tutaj dla Kawończyk, żeby wyrównać stan tego seta. I jest trafienie. 1 i trzecia strzała będzie decydująca w drugim secie. Rebeka Glajś przed Państwem. Nie trafia trzeciej strzały i znowu inicjatywa po stronie Polki.
Również nie trafia, czyli nieoficjalnie po dwóch setach będzie remis 2 do 2. Oba sety zremisowane. Obie zawodniczki w każdym secie po jednym punkcie, więc w sumie po dwa na koncie każdej z zawodniczek, każdej z kadetek strzelającej o złoto podczas 5. międzynarodowego turnieju śladami rybaka w Policach. I sędziowie zweryfikowali te wyniki. Wszystko się zgadza. 2 do 2. Rebeka Glajś, Izabela Kawończyk. I przystępujemy do trzeciego seta. W związku z tym, że zawodniczki cały czas remisują. Bez zmian tutaj. Inicjatywa po stronie zawodniczki z Niemiec. Rebeka Glajś rozpocznie na pierwszym stanowisku. Sędzia Sokołowska daje już znak do rozpoczęcia. I zaczynamy trzeciego seta. Nie trafia pierwszej strzały, Rebeka Glajś i szansa dla Izabeli Kawończyk, żeby objąć prowadzenie w tym secie. Również nie trafia tej pierwszej strzały, remis po pierwszej strzale. Nadal bez trafień na stanowisku pierwszym, ale strzała Izabeli Kawończyk sięga celu 1 do 0 dla zawodniczki z Zawadki. I teraz też jedno trafienie dla zawodniczki z Berlina. Szansa na wygranie tego seta. Musi teraz trafić Izabela Kawończyk tą swoją ostatnią strzałę. Jest i trafia. Dobry strzał, zadowolona, szczęśliwa, troszeczkę użyło może. Duże emocje w takim finale. Oczywiście to nieoficjalnie, poczekamy jeszcze na potwierdzenie tych wyników przez sędziów. I już pracuje przy tarczy sędzia Paweł Rubula. Już potwierdzono przez sędziów. 2 do 4. 4 punkty Izabela Kawończyk, 4 punkty setowe i 2 punkty setowe Rebeka Glajś. Przewaga po stronie zawodniczki z Zawadki, w związku z tym zawodniczka z Berlina rozpoczyna strzelania w czwartym secie. Czwarty set finału, kategoria do lat 18. Najlepsze dwie kadetki mierzą się o złoty medal. Rebeka Glajś przed państwem. I trafia pierwszą strzałę. Na pewno będzie walczyć do końca zdeterminowana, żeby wygrać ten mecz. Izabela Kawończyk teraz również trafia po jednym punkcie w czwartym secie. Na koncie każdej z zawodniczek po jednym trafieniu. Dwa trafienia teraz już na stanowisku pierwszym. Rebeka Glajś prowadzi, ale strzela jeszcze drugą strzałę i trafia drugą strzałę Izabela Kawończyk. Zadowolona z tego strzału. I trzecią strzałę. Nie trafia do swojego celu Rebeka Glajś. To teraz szansa na zwycięstwo. Ale nie wykorzystana. Nieoficjalnie 2 do 2 w trafieniach w tym czwartym secie i 5 do 3 w całym meczu. Jeszcze oczywiście poczekamy, czy to się potwierdzi. Sędziowie już przy tarczach i już sprawdzają te trafienia dla nas i dla państwa. I potwierdza się ten nieoficjalny wynik. Bez niespodzianek tutaj w czwartym secie. 2 do 2 w trafieniach. W związku z czym 5 do 3 w całym meczu prowadzi Izabela Kawończyk, zawodniczka UEK Stokoloko Zawadka.
przeciwko Rebece Glajs. Jeśli chcesz z tego teatralu, to doprowadzić do dosadzenia barażowego. I teraz ostatni set przed nami, bo jeżeli zwycięży lub zremisują, jeżeli zwycięży Izabela Kabończyk lub zremisują zawodniczki tego seta, zwycięstwo przypada zawodniczce z Zawadki. Trafia teraz Rebecca Glajs swoją pierwszą strzałę i musi więcej takich trafień uzyskać, bo jeżeli chce wygrać cały mecz, musi wygrać tego seta i doprowadzić do barażu. Ale nie odpuszcza tutaj. Na pewno nie odda łatwo swojej przewagi Izabela Kabończyk, już pierwsza strzała trafiona. Drugie trafienie już dla Rebeki Glajs i nie trafia drugiej strzały Izabela Kabończyk. Jeżeli trafi teraz Rebeka Glajs, będziemy mieli baraż. Nie trafia, czyli wszystko. Wszystko w rękach. Kawończyk. Musi trafić, żeby zremisować i wygrać mecz. I wszystko wskazuje na to, że trafiła i wygrała ten mecz, ale czekamy jeszcze oczywiście na oficjalne zatwierdzenie tego wyniku. Jeżeli to się potwierdzi, to 6-4 zwycięża Izabela Kabończyk na stanowisku drugim. I dokładnie tak jest potwierdzona informacja. 6-4 zwycięża wśród kadetek na 5. międzynarodowym turnieju śladami rybaka w Policach w kategorii kadetek. Do lat 18 Izabela Kabończyk, Sokolowa Zawadka. Drugie miejsce dla Rebeki Glajs, BSSC Olimpia Berlin. Gratulacje, brawa dla obu zawodniczek oczywiście, startujących w tym finale. Sędzia Sokołowska zaprasza już zawodniczki do wyjścia, bo na tor finałowy za moment za przyprowadzenie zostaną kadeci. A na finałowy zapraszamy zawodników kolejnego meczu. Kadeci. Zawodnicy do lat 18. Tutaj będziemy świadkami bratobójczego pojedynku. Zmierzą się zawodnicy. UKS-u Grodno-Ruda Śląska. Stanowisko pierwsze, Tymoteusz Kolasiński. Na pierwszym Tymoteusz Kolasiński, na drugim Sambor Murawski. Klubowi koledzy. Mecz dla nas i dla Państwa poprowadzi Kinga Klorek. Zapraszam zawodników do zajęcia swoich miejsc, przygotowania sprzętu. Strzelanie rozpocznie. Sambor Murawski na stanowisku drugim. Na stanowisku numer 2. Tutaj kategoria wiekowa, odległość, zasady rozgrywania pojedynków. Dokładnie takie same. Strzelamy systemem setowym. Rozpoczyna od pierwszego trafienia Sambor Murawski. Natomiast Tymoteusz Kolasiński nie trafia pierwszej strzały. Ale tu oczywiście troszkę więcej tych trafień musi się... Muszą zawodnicy osiągnąć, żeby ten mecz doprowadzić do końca. Po pierwszej strzale jeszcze niczego nie można przesądzić. Jeszcze się wszystko może wydarzyć. I po pierwszym secie wszystko wygląda na to, że jedno trafienie osiąga Sambor Murawski. I to jest jedyne trafienie w tym secie.
I mamy potwierdzenie 1 do 0, jednym trafieniem do 0. Wygrywa pierwszego seta Sambor Murawski. Obejmuje prowadzenie 2 do 0 w meczu. Aktualny stan pojedynku 0 do 2. Murawski objął prowadzenie po pierwszym secie. Seta drugiego rozpocznie zawodnik na stanowisku pierwszy. I w związku z tym, że to Murawski prowadzi na stanowisku drugim, to rozpoczyna na stanowisku pierwszym Tymoteusz Kolasiński. Brak trafienia. Nie trafiają panowie swojej pierwszej strzały. Trafia swoją pierwszą strzałę Tymoteusz Kolasiński. Obejmuje prowadzenie w drugim secie. Trafia również Sambor Murawski i po jeden. Nie trafia Kolasiński. Tutaj szansa dla Sambora Murawskiego, żeby powiększyć przewagę. Nie wykorzystana niestety szansa. Po jeden w trafieniach, 1 do 3 najprawdopodobniej po drugim secie prowadzi Sambor Murawski. Obaj zawodnicy Grot Ruda Śląska. W charakterze trenerów również klubowi koledzy i koleżanki. Sędziowie już potwierdzili 1-1 w secie drugim. I aktualny stan meczu 1 do 3. Na prowadzeniu Sambor Murawski. I mamy potwierdzenie 1 do 3 prowadzi Sambor Murawski. Zatem znów mecz rozpocznie Tymoteusz Kolasiński na stanowisku pierwszym i on teraz przed państwem. I mamy pierwsze trafienie w trzecim secie. Pierwsze trafienie tylko dla Tymoteusza Kolasińskiego. Murawski nie trafia. Już drugie trafienie na stanowisku, pierwszy. Przewagę powiększa Tymoteusz Kolasiński. Teraz zdecydowanie w bardzo dobrej sytuacji. Wyrówna teraz na tego meczu. Wygra tego seta Kolasiński, mimo tego, że trzeciej strzały nie trafia. Sambor Murawski teraz treningowa strzała, żeby poćwiczyć. Nie trafia żadnej, jednakże 2 do 0. W tym secie i 3 do 3 w całym meczu, najprawdopodobniej. W pojedynku o złoto kadetów, o złoto w kategorii do lat 18. Dwa trafienia. I mamy potwierdzenie. 3 do 3. Zawodnicy Grotu Ruda Śląska przeciwko sobie do czwartego seta przystąpią w sytuacji remisowej. I rozpoczynam. Sambor Murawski od trafienia tego czwartego seta. Odpowiada Tymoteusz Kolasiński, również trafienie w sam środek tarczy. Będzie walczył do końca, mimo tego, że był niżej rozstawiony po rundzie rankingowej. Thank you.
I drugie trafienie na koncie Kolasińskiego obejmuje prowadzenie w czwartym secie. Lekka przewaga na stanowisku pierwszym. Odpowiada Samor Murawski również trafieniem, czyli 2 do 2 w tym secie. I teraz wszystko w rękach Kolasińskiego. Musi trafić, żeby wygrać seta. I trafia. Trafia trzecią strzałę. Czyli nieoficjalnie 5 do 3. Mamy 5 do 3 dla zawodnika Grotu Ruda Śląska. Tymoteusza Kolasińskiego. 5 do 3 będzie prowadził po czwartym secie. Mamy już potwierdzone wyniki 3 do 2 w czwartym secie, czyli 3 trafienia do 2 trafień, czyli 5 do 3 w setach. I teraz, jeżeli Sambor Murawski, drugi zawodnik po kwalifikacjach, chce wygrać ten mecz, będzie musiał wygrać tego piątego seta, żeby zremisować i doprowadzić do barażu w całym meczu. Natomiast jeżeli wygra Kolasiński, będzie 7-3. Jeżeli panowie zremisują, to również ta sytuacja bardziej urządza zawodnika na pierwszym stanowisku. Wtedy 6-4 również wygra Kolasiński. Teraz jedno trafienie Sambora Murawskiego. Bez trafień Kolasiński na pierwszym stanowisku, odpowiada Murawski drugą strzałę. I drugi strzał Kolasiński. Wyrównują stan seta. Decydująca strzała, decydująca być może nawet w całym meczu. Co trafi Sambor Murawski? Nie trafia tej strzały, czyli możemy nieoficjalnie powiedzieć, że mecz zwycięża Tymoteusz Kolasiński. Jeszcze tylko zobaczymy, jakim wynikiem. Wynikiem doskonałym, bo 7 do 3 wygrywa jeszcze tego piątego seta. Dwa trafienia do jednego. To oczywiście wszystko nieoficjalne wyniki, jeszcze poczekamy na oficjalne potwierdzenie tych trafień dla nas i dla państwa. I mamy potwierdzenie od sędziów. 2 do 1 w ostatnim secie. 2 punkty do 1. W związku z tym Tymoteusz Kolasiński zwycięża w kategorii kadetów, w kategorii lat 18 mężczyzn w 5. międzynarodowym turnieju Śladami Rybaka w Policach. Drugie miejsce zajmuje jego klubowy kolega Sambor Murawki w charakterze trenera Natalia Lepa, w charakterze trenera Sambora Murawskiego Adrian Szłapak, także tutaj sporo zawodników UKS-u Grot Ruda Śląska. Właśnie schodzi z toru finałowego. A przygotowują się zawodniczki strzelające z łuków gołych, z łuków berbą. Przed nami wystąpią Katrin Haneberg, zawodniczka BSC Hohen-Neuendorf i Irmina Małyszka, SCSS Trzelin. Poczekamy jeszcze chwil kilka, bo sędziowie i obsługa techniczna będą znowu przestawiać maty, tym razem odrobinkę bliżej, bo z łuków gołych będziemy strzelać z metrów 50. Ale tarcza zostaje dokładnie taka sama, system rozgrywek dokładnie taki sam, będziemy strzelać systemem setowym. Doskonale już państwu znanym, ale może ktoś się do nas podłączył w tej chwili. Ja sobie pozwolę krótko wytłumaczyć. Będziemy strzelać seriami 3-strzałowymi. Po każdej takiej serii będziemy porównywać ilość trafień. Żółte pole to trafienie za 1 punkt, czerwone pole bądź jakiekolwiek inne trafienie poza żółtym, tak naprawdę to trafienie za 0 punktów. Po takiej każdej 3-strzałowej serii porównamy ilość takich trafień. Jeżeli któryś zawodnik lub zawodniczka uzyska więcej trafień w danym secie, wygrywa seta. Zwycięstwo w secie jest warte 2 punkty setowe. Cały mecz zwycięży ten zawodnik lub ta zawodniczka, który osiągnie 6 lub więcej punktów setowych. Czyli minimalnie rozegramy 3 sety i wtedy wynikiem 6 do 0 któryś zawodnik, której zawodniczka zwycięża mecz.
maksymalnie będzie tych setów 5, bo przy stanie meczu 5 do 5 będziemy strzelać baraż, czyli jedną strzałę i będziemy od razu mierzyli, który zawodnik, która zawodniczka trafił bliżej tarczy, bliżej środka tarczy. Maty już przedstawione. Zawodniczki już prawie gotowe do wejścia. I tak, pierwsza w kwalifikacjach Katrin Haneberg będzie strzelać na stanowisku pierwszym. Po drodze w 1/4 wyeliminowała Zanę Pospieszną z Sokoła Żloza i Reginę Karkoszkę z Kalimy Prząsław w półfinale. Tutaj pewne zwycięstwa 6-0 w ćwierćfinale i 6-2 w półfinale Katrin Haneberg. A jej przeciwniczka Ermina Małyszek, STS Strzelin. Zapraszamy zawodników. Po drodze wyeliminowała Julię Ignaczak z Def Mariupolice 6-4 w ćwierćfinale oraz Monikę Lenz w półfinale, również zawodniczkę z Niemiec. I tutaj również w finale polsko-niemiecki pojedynek. Na pierwszym Katrin Haneberg przed nami i przed państwem. A stanowisko drugi, Irmina Małyszek. Sędzią tego meczu Małgorzata Sokołowska. Na drugim stanowisku będzie strzelać Irmina Małyszek, STS Strzelin. Sędziować ten mecz będzie pani Małgorzata Sokołowska. Katrin Haneberg na stanowisku pierwszym. Zawodniczki gotowe do rozpoczęcia i będziemy strzelamy pierwszą strzałę. Kategoria łuków gołych, więc łuki klasyczne przed państwem cały czas. Natomiast pewne ograniczenia sprzętowe. Zawodniczki nie mogą korzystać z celowników ani żadnych stabilizatorów. Mamy dwa trafienia Irminy Małyszek. I jedno trafienie Katrin Haneberg, ale teraz odpowiada jeszcze Irmina Małyszek. Zwycięży pierwszego seta na pewno. 2-1. Dwa trafienia do jednego będzie prowadzić po pierwszym secie zawodniczka STS Strzelin nad Katrin Haneberg. I mamy potwierdzenie już od sędziów. Wynik oficjalny 2-0 prowadzi Irmina Małyszek ze Strzelina nad zawodniczką z Niemiec, z okolic Berlina. To aktualny stan pojedynku. Przygotowują się do drugiego seta zawodniczki. I w związku z tym, że to Irmina Małyszek prowadzi, to Katrin Haneberg rozpoczyna strzelania w drugim secie. Pierwsza strzała nie trafia celu. Nie trafione pierwsze strzały, teraz druga strzała zawodniczki z Niemiec. Czy obejmie prowadzenie? Niestety również nie trafia i odpowiada
Irmina Małyszek. Żadnych trafień jeszcze w tym drugim secie. Trzecia strzała będzie decydująca, czy któraś zawodniczka trafi swoją strzałę i wygra tego seta, czy będzie remis. Wszystkie strzały spudłowane, wszystkie strzały za 0 punktów, czyli 1 do 1. Haneberg 1, Małyszek 3. Zawodniczka ze Strzelina nieoficjalnie prowadzi po drugim secie 3 do 1. W meczu o złoto w kategorii łuków gołych strzelają kobiety z łuków gołych. W trakcie piątego międzynarodowego turnieju śladami rybaka w Policach. Mamy już potwierdzenie od sędziów, czyli oficjalnie 1 do 3 prowadzi Irmina Małyszek. W związku z tym tutaj inicjatywę w meczu nadal ma Katrin Haneberg. Ona będzie rozpoczynać strzelania w secie trzecim. I rozpoczyna od nietrafionej strzały Katrin Haneberg. Nietrafiona również pierwsza strzała zawodniczki SCS Strzelin i odpowiada zawodniczka z Niemiec. 20 sekund na strzał. Mają zawodniczki do wykorzystania. Tak naprawdę ani dużo, ani mało. Może to się wydawać całkiem sporo, ale tam na linii na pewno wysokie emocje. I trafia ostatnią strzałę. Teraz Irmina Małyszek powiększy swoją przewagę do 5 punktów setowych. Wygra jednym trafieniem do zera tego trzeciego seta. To oczywiście znowu nieoficjalnie, ale zaraz potwierdzimy te wyniki. Potwierdzą te wyniki dla nas i dla Państwa sędziowie tarczowi. I mamy już potwierdzenie sędziów. Oficjalna informacja 1 do 5, 1 Haneberg, 5 Małyszek. Zatem niezmiennie pierwsza strzelać będzie zawodniczka spod Berlina, Katrin Haneberg, przed nami, przed Państwem na stanowisku pierwszym i trafia pierwszą strzałę. Może odmieni się troszeczkę stan tego meczu. Może będziemy świadkami jeszcze tutaj walki do samego końca. No, na razie zdecydowaną przewagę ma zawodniczka ze Strzelina. Ale teraz jednym trafieniem do zera prowadzi Katrin Haneberg. Druga strzała Irminy Małyszek. Na razie bez trafień na stanowisku drugim prowadzi cały czas Katrin Haneberg na pierwszym. Jedno trafienie, czyli teraz ostatnia strzała dla Irminy Małyszek. Teraz kłopoty z założeniem strzały na podstawkę. Będzie mało czasu na oddanie tej ostatniej strzały. I nie trafia Irmina Małyszek. Tym razem jedno trafienie do zera dla Katrin Haneberg i zawodniczka z Niemiec troszeczkę wyrówna stan tego pojedynku. Zmniejszy tą przewagę zawodniczki ze Strzelina do 2 punktów. Będzie po tym secie 5 do 3 dla Irminy Małyszek. I mamy już potwierdzenie. Jedno trafienie w tym secie trafia Katrin Haneberg i jest 5 do 3. 5 cały czas zawodniczka ze Strzelina, 3 punkty setowe Katrin Haneberg. Zaczyna zawodniczka
spod Berlina, Katrin Hanneberg na stanowisku pierwszym. Piąty i ostatni set w finale kobiet strzelających z łuków berbą. Nie trafia teraz Katrin Hanneberg pierwszej strzały. To zrobi teraz Firmina Małyszek. Również nie trafia pierwszej strzały. Bez trafień na razie w tym piątym secie. Na pewno przydałyby się tutaj trafienia. Katrin Hanneberg, druga strzała już nie trafiona. Nieznacznie lepszej sytuacji Irmina Małyszek. Ma jeszcze tutaj szansę, ale nie wykorzystuje. Bez trafień na razie. Jeżeli panie nie trafią żadnej strzały, już to możemy nieoficjalnie powiedzieć, przy remisie 0-0 wygra Irmina Małyszek, więc teraz jeszcze czekamy, czy wygra, czy trafi i wygra seta, czy zremisują panie 0-0. I właśnie 0-0 w ostatnim secie, żadnych trafień, ale taki stan pojedynku urządza Irminę Małyszek, zawodniczkę SCS Strzelin. 6-4 zwycięży na Katrin Hanneberg. Cohen Neuendorf. Mamy potwierdzenie od sędziów, 6-4. Złoty medal jedzie do Strzelina, srebrny medal jedzie niedaleko Berlina do Hohen Neuendorf. Zabiera go Katrin Hanneberg, natomiast złoto zabierze Irmina Małyszek. Gratulujemy obu zawodniczkom strzelającym z łuków gołych. Sędzią tego meczu była pani Małgorzata Sokołowska. A my zostajemy cały czas w tej samej kategorii sprzętowej, bo cały czas łuki gołe, maty na tej samej, na tym samym dystansie. Przygotowują się panowie. I tak, na pierwszym stanowisku będzie strzelał Rafał Czapaj. Zawodnik Grota Ruda Śląska. Tutaj znany już prawdopodobnie państwu klub. Zawodnicy występowali już w finale młodzików i w finale kadetów. Na stanowisku pierwszy Rafał Czapaj. Na stanowisku drugi Przemysław Bielecki. Sędzią tego meczu Kija Korek. Rafał Czapaj w swoim półfinałowym pojedynku wyeliminował Łukasza Dudziaka, halowego mistrza Polski, LKS Korona Bukowiec. I zmierzycie Rafał Czapaj z Przemysławem Chmielewskim, z zawodnikiem gospodarzy. Przemysław Chmielewski rozpoczyna. Nie trafia pierwszej strzały. I pierwsze trafienie w pierwszym secie meczu o złoto mężczyzn w kategorii łuków gołych. Przemysław Chmielewski, odpowiada Rafał Czapaj. Również trafienie 1-1 w pierwszym secie. Po jednym trafieniu. I teraz zobaczymy, czy Rafał Czapaj trafi swoją ostatnią strzałę, obejmie prowadzenie po pierwszym secie. I na to wygląda. 2-1 po pierwszym secie. 2-1 w trafieniach, czyli 2-0 będzie prowadził w całym meczu Rafał Czapaj. Oczywiście, jeżeli ten wynik dla nas i dla państwa potwierdzą sędziowie tarczowi. Nie mam potwierdzenia. Rafał Czapaj prowadzi 2-0. W związku z tym zaczyna przegrywający aktualnie zawodnik Przemysław Chmielewski. Zawodnik Detmaru Police sygnalizuje to już Kinga Klorek, sędzia liniowy tego meczu.
I pierwsze trafienie w drugim secie dla Przemysłowa Chmieleckiego. 1-0. Również sam środek tarczy Rafał Czapar. Po jeden w trafieniu. Odpowiada Przemysław Chmielecki, Defmar Police. I cały czas 1-1. Druga strzała Rafała Czapaja. Cały czas 1-1 w trafieniach. I teraz szansa dla Rafała Czapaja, żeby drugim trafieniem objąć. Podwyższyć prowadzenie, ale nie wykorzystana szansa. Podwyższy swoje prowadzenie o jeden punkt. Podzielą się panowie po jednym punkcie setowym, po jednym trafieniu i po jednym punkcie setowym za remis w drugim secie. W finale mężczyzn strzelających z łuków gołych. Czekam oczywiście jeszcze na potwierdzenie tego wyniku. 3-1. I oficjalnie 3-1. Prowadzi Rafał Czapaj na stanowisku pierwszym. UKS Grodzyna Śląska. Na drugim Przemysław Chmielewski. Defmar Police. Zawodnik gospodarzy. I rozpoczyna trzeciego seta od trafienia Przemysław Chmielewski. Tak jakby chciał odzyskać tu jeszcze inicjatywę w tym meczu, doprowadzić do stanu 3-3. Żeby zremisować ten mecz, będzie musiał wygrać tego seta. Trafia teraz Rafał Czapaj. Po jeden w trafieniach w tym secie. O, niezadowolony teraz ze swojego strzału Przemysław Chmielewski. Ostatnia strzała nie sięga celu i znowu szansa dla Rafała Czapaja. Wszystko w jego rękach. I jeszcze jedno trafienie. 2-1 w trafieniach w trzecim secie. I najprawdopodobniej zawodnik UKS-u Grodzyna Śląska będzie prowadził po... Sędziowie raczej nie mają wątpliwości, od tego, że... Po trzecim secie będzie prowadził prawdopodobnie 5-1. I mamy już potwierdzenie sędziów, dokładnie. Dokładnie tak to potoczył się ten mecz. 5-1. Rafał Czapaj 5. Przemysław Chmielewski 1. Cały czas będzie zaczynał zawodnik, który aktualnie ma mniej punktów setowych. Przemysław Chmielewski na stanowisku drugim przed nami i przed państwem. Będzie musiał trafić. Kolejne swoje strzały pierwszej nie trafia Przemysław Chmielewski. Rafał Czapaj również nie trafia pierwszej strzały. To znowu zawodnik Grodzyna Śląska ma tą wygodną sytuację, że może zremisować. Nawet jeżeli panowie nic nie trafią w tym czwartym secie, to Rafał Czapaj wygrywa cały mecz 6-2. Więc musi trafiać Przemysław Chmielewski i potrzebuje tych żółtych pól, żółtych trafień. Nie ma trafienia. Nieoficjalnie już możemy powiedzieć, że 6-2 wygrywa Rafał Czapaj, chociaż może wygra na przykład 7-1. Ale nie. Bez trafień w ostatnim secie. Bez trafień w ostatnim secie 6-2 wygrywa ostatecznie Rafał Czapaj. Po jednym punkcie setowym w czwartym secie dzielą się punktami panowie Przemysław Chmielewski, srebrny medal. I Rafał Czapaj, złoty medal w strzelaniach z łuków gołych mężczyzn podczas 5. międzynarodowego turnieju Śladami Rybaka w Politach.
Zakończyliśmy zatem strzelania z łuków gołych. Zmienimy teraz odrobinę kategorię sprzętową. Będziemy zadawać z łuków bloczkowych. Zatem sędziowie będą potrzebować kilka chwil na zmianę tarcz. Na odrobinkę mniejsze. Że łuki bloczkowe. Zdecydowanie bardziej zaawansowane technicznie, bardziej celne ze swojej natury. Tarcza będzie odrobinę mniejsza. I zmienimy również odrobinkę z zasady rozgrywania tego meczu, ponieważ będziemy strzelać systemem tak zwanym kumulacyjnym. Będziemy zliczać trafienia. Zatem jeżeli na przykład zawodniczki, które za chwilkę przed Państwem, przed nami wystąpią, trafią jedna, dwa trafienia, druga trafi jedno, to do następnego seta przystąpią właśnie z takim stanem punktowym, 2-1. I w ten sposób strzelimy 5 serii, policzymy na koniec. Na koniec tych 5 serii policzymy wszystkie te trafienia, zobaczymy, która z zawodniczek będzie miała trafień więcej na swoim koncie. I to właśnie ta zawodniczka strzelająca z łuku bloczkowego zwycięży cały pojedynek. Będą to Agata Bulwa, zawodniczka Dąbrowi, Dąbrowa Tarnowska. I pani Agata będzie strzelać na stanowisku pierwszym, natomiast jej przeciwniczką będzie Sandra Jankowska, zawodniczka MKL Strzała Warszawa. Tak, Jankowka na twojej drodze do finału wyeliminowała w 1/4 Annę Kowalik z Defmaru Police i Elinę Błońską z Dolnoślązaka Wrocław. 7-3 w ćwierćfinale, 10-4 w półfinale. Natomiast to Agata Bulwa wyeliminowała po drodze Klaudię Klinger, zawodniczkę, która przyjechała tutaj do Polic na tej zachodniej granicy. Tu w ćwierćfinale 9-5. Natomiast w półfinale 7-6 z niewielką jednopunktową przewagą Agata Bulwa zwyciężyła z Alicją Forajter, zawodniczką Tempa Stolarzowice. I to Sandra Jankowska będzie strzelać jako pierwsza na stanowisku numer 1. Zmieniamy także system punktowania, łuki loczowe, system kumulacyjny, 5 serii. To więcej na przygotowane zawodniczki na linii strzelań. I rozpoczynamy mecz o złoto w kategorii łuków bloczkowych kobiet. Przed nami Sandra Jankowska. Pierwszy strzał trafiony. Odpowiada Agata Bulwa. I nie trafia swojej pierwszej strzały, natomiast Sandra Jankowska, drugie trafienie, 2-0. Nieoficjalnie po pierwszym secie. Trafia teraz Agata Bulwa, 2-1. Teraz silny wiatr, odrobinkę kłopotu z ustawieniem się i wycelowaniem tego ostatniego strzału. Zrywa się teraz silniejszy wiatr nad torami w Policach. Czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie wyniku, bo przy tej mniejszej tarczy jest to znacznie trudniejsze do ocenienia z odległości 50 metrów. Zdecydowanie łatwiej jest ocenić te strzały stojąc zaraz obok tej tarczy. I mamy potwierdzenie
trafień. Po pierwszym secie prowadzi Sandra Jankowska 2 do 0. Dwa trafienia do 0. To żadnych trafień. Na koncie Agaty Bulwy na razie. Po pierwszym secie jeszcze po 12 strzał wystrzeli każda z zawodniczek. Jeszcze nic nie jest przesądzone. I rozpoczyna drugiego seta Agata Bulwa. Strzała nietrafiona. I prawdopodobnie jest trafienie na stanowisku pierwszym. Sandra Jankowska, 3 trafienia na swoim koncie. Powiększa swoją przewagę w tym meczu o złoto. W strzelaniach z łuka bloczkowych kobiet. Dzięki. I mamy też pierwsze trafienie Agaty Bulwy. Po jeden w trafieniach w tym drugim secie. Zawodniczka z Dąbrowy już gotowa do strzału. Musi trochę więcej tych trafień uzyskać, żeby odrobić przewagę Sandry Jankowskiej. I również nie trafia na strzała po jednym trafieniu w tej chwili. Dla każdej z zawodniczek 3 do 1. W finale. Czekamy jeszcze oczywiście na potwierdzenie tego wyniku. Czy tak samo widzą te trafienia sędziowie tarczowi? Ale zdaje się, że tak. 3 do 1. 3 do 1 już oficjalnie prowadzi w tym meczu. Po drugim secie Sandra Jankowska. Przystępujemy do seta trzeciego. Rozpocznie Agata Bulwa na stanowisku pierwszym. Przygotowana do strzału. Agata Bulwa. I pierwsze trafienie w trzecim secie. Potrzebne jak najbardziej, bo cały czas dwupunktowe prowadzenie w tym meczu. Zawodniczki na stanowisku pierwszym. I również trafia Sandra Jankowska, zawodniczka z Warszawy. I teraz przed nami, przed Państwem, Agata Bulwa, Dąbrowia, Dąbrowa Tarnowska. Nie trafia drugiej strzały. Przygotowuje się Sandra Jankowska. I po jednym trafieniu, po dwóch strzałach, obie zawodniczki w trzecim secie. Trafia teraz Agata Bulwa, 4 do 3, ale jeszcze jedno strzały ma do dyspozycji Sandra Jankowska i również trafia, będzie 5 do 3 po secie trzecim. I tak naprawdę sytuacja bardzo podobna. Punktowo sytuacja bardzo przypomina, tak jakbyśmy tutaj strzelali cały czas systemem setowym. Cały czas takie wyniki. Wynik z dwupunktową przewagą Sandry Jankowskiej. To się teraz po tym secie ma szansę odmienić, któraś z zawodniczek być może osiągnie 6 punktów. Aczkolwiek taka sytuacja nie skończy tego meczu. Bez względu na wynik następnego seta, będziemy trzymać seta piątego jeszcze.
Prowadzi zawodniczka z Warszawy na stanowisku pierwszym, Sandra Jankowska. Ale nie składa broni. Zawodniczka z Dąbrowy Tarnowskiej, Agata Bulwa. Wieloletnia reprezentantka kraju w strzelaniach z łuku klasycznego. Teraz na stanowisku drugim gotowa do strzału. Agata Bulwa. Nie trafia pierwszego. Nie trafia pierwszej strzały. Trafia natomiast Sandra Jankowska na jedynce i powiększa przewagę. 6-3 w tej chwili w całym meczu. To oczywiście nieoficjalny wynik. I cały czas nieoficjalnie 6-3 po drugim strzale Agaty Bulwy. Nie trafia również Sandra Jankowska. Jest potrzebne jakieś trafienie Agacie Bulwie, żeby tutaj trzymać inicjatywę w tym meczu. Nie trafia żadnej z trzech strzał. Zobaczymy jeszcze, czy powiększy swoją przewagę. Sandra Jankowska na stanowisku pierwszym przed nami i przed państwem. Ale tylko i aż jedno trafienie w tym czwartym secie. 6-3 prowadzić będzie Sandra Jankowska. Poczekamy jeszcze oczywiście na weryfikację. To wyniki nieoficjalne. 6-3. Meczu o złoto w strzelaniach z łuku bloczkowego kobiet na 5. międzynarodowym turnieju śladami rybaka w Policach. I mamy już potwierdzenie od sędziów. 6-3 prowadzi Sandra Jankowska na stanowisku pierwszym. Ostatniego i piątego seta rozpocznie Agata Bulwa na stanowisku drugim. Będzie musiała trafić wszystkie trzy strzały, żeby doprowadzić do barażu. I jeżeli Sandra Jankowska trafi chociaż jedno z tych swoich strzał, to bez względu na to, ile strzał trafi, Agata Bulwa zwycięży w tym pojedynku zawodniczka MKL Strzała. Teraz zobaczymy, czy będziemy świadkami sensacji zwrotu akcji i będziemy mieli baraż. Czy stanie 6-6? I mamy pierwszą strzałę nietrafioną, czyli tak naprawdę na lepszej pozycji Sandra Jankowska. Jej wystarczy zupełnie, jak będzie, jak stan pojedynku nie ulegnie zmianie. I na razie bez trafień po trzech strzałach w ostatnim secie meczu o złoto. I bez trafienia Agata Bulwa, teraz szansa jeszcze tylko dla Sandry Jankowskiej, żeby troszeczkę podbić jeszcze przewagę, ale mecz już jest wygrany, to jest tylko formalność. I mamy trafienie ostatniej strzały tego meczu. 7-3 nieoficjalnie zwycięży MKL Strzała Warszawa. Sandra Jankowska reprezentuje klub na zawodach w Policach. I mamy zwyciężczynię. Agata Bulwa zabierze ze sobą srebrny medal. 7-3 ostatecznie zwyciężyła Sandra Jankowska. Na tym kończymy zmagania kobiet w strzelaniach z łuku bloczkowego. Sędzia Małgorzata Stokołowska zaprasza już panie do wyjścia z toru finałowego. Bez zmian w tarczach, bez zmian na torze finałowym, ponieważ przygotowują się do startu jeszcze mężczyźni strzelający z łuku bloczkowego. I mamy tutaj kolejny bratobójczy pojedynek. Zmierzą się
Łukasz Przybylski, jeden z najbardziej tytułowanych zawodników w kraju, oraz jego klubowy kolega Kamil Wylężek, obaj reprezentują A3D Toszek. Zapraszamy zawodników do. Panowie byli też pierwsi. Na stanowisku pierwszy. W porundzie rankingowej. Pierwsze miejsce zajął Łukasz Przybylski wynikiem 695, a drugie miejsce zajął Kamil Wylężek wynikiem 679. Ale to oczywiście wczoraj te wyniki były tylko potrzebne do ustawienia zawodników do rundy finałowej. A tak naprawdę zobaczymy, co się tutaj wydarzy. W półfinale odrobinę lepszy był Kamil Wylężek, 11 trafień do 10 zwyciężył w swoim półfinale z Justem Falkiem, zawodnikiem z Niemiec. Natomiast 10 trafień w półfinale uzyskał Łukasz Przybylski przeciwko Włodzimierzowi Żukowi. I teraz już jedno trafienie na koncie Kamila Wylężka. Zaskoczony odrobinkę tym strzałem Łukasz Przybylski. Nie trafia pierwszego. Nie trafia pierwszego strzału. Dwa trafienia na stanowisku drugim Kamil Wylężek. Strzał w ostatniej sekundzie. Na ostatnie sekundy Łukasz Przybylski. Teraz silniejsze podmuchy wiatru, trudne warunki. Nie trafia Kamil Wylężek. Rozczarowany. Odrobinkę, ale i tak lepsza sytuacja dla niego. Dwa trafienia już są i teraz pytanie, czy trafi tą swoją ostatnią strzałę Łukasz Przybylski. Mamy trafienie, czyli 2 do 1. Nieoficjalnie po pierwszej secie prowadzi Kamil Wylężek, stanowisko drugie, A3D Toszek. Mamy do stwierdzenia, ostatnią całą Łukasz Przybylski, trafił pole. Wyniki już potwierdzone. 2 do 1 prowadzi Kamil Wylężek. Rozpocznie mecz. Drugiego seta rozpocznie Łukasz Przybylski przed nami, przed Państwem na stanowisku pierwszym. Oddaje swój pierwszy strzał i pierwsze trafienie. Wyrównuje stan meczu na 2 do 2. Szybki strzał teraz Kamila Wylężka, nie trafia swojego celu. Odpowiada Łukasz Przybylski i jest trafienie. Iść. 2 do 0 teraz w tym secie, 3 do 2 w całym meczu. Sprawdza jeszcze, gdzie trafiły strzały Kamil Wylężek. Odrobinka. Korekta celownika. 3 trafienia teraz Łukasza Przybylskiego. Doskonała seria. I jedno trafienie na koniec. Po korekcie celownika. Kamil Wylężek, 4 do 3. Losy meczu odrobinkę się zmieniają. Na prowadzenie wychodzi pierwszy po rundzie rankingowej Łukasz Przybylski, 4 do 3 w tej chwili. To już oficjalnie. W związku z tym rozpocznie
Kamil Wedężek na stanowisku drugim. Jedno trafienie Kamil Wedężek. To oznacza, że wydał jeden. Jako, że zawsze 4 metry rozpoczyna strzelania. Ten zawodnik, który aktualnie ma mniej punktów setowych, bądź mniej trafień, jeżeli strzelamy kumulacyjnie, jak teraz w meczach. Zawodników strzelających z łuków bloczkowych. Odpowiada zawsze natomiast ten zawodnik, który w meczu prowadzi. Kamil Wedężek buduje pierwszą strzałę. Odpowiada Łukasz Przybylski. Jedno trafienie Przybylski, bez trafień Wydężek. W trzecim secie 5-6 w tej chwili dla Przybylskiego. I drugie trafienie Przybylskiego, bez trafień, Wylężek, 6-3 po trzecim secie. To oczywiście wstępne wyniki nieoficjalne. Czekamy na potwierdzenie jak zwykle. Ale wszystko na to wskazuje, że zdecydowana przewaga na stanowisku pierwszym. I to już potwierdzone. 6-3. 3 punkty z 3 seriach. To był Kamil Wedężek. Łukasz Przybylski. W związku z tym niezmiennie rozpoczynać będzie Kamil Wedężek, stanowisko drugie. Musi teraz trafiać. Dużo tych trafień potrzebnych jest. Kamilowi Wydężkowi. Jest pierwsze trafienie. Musi walczyć do końca, musi dużo trafiać teraz. Łukasz Przybylski też. Też świetnie sobie radzi i trafia pierwszą swoją strzałę. Buduje natomiast Kamil Wydężek. Nie sięga żółtego pola. Łukasz Przybylski odpowiada, stanowisko pierwsze. A 3D Toszek. Zawodnicy A3D Toszek walczą przeciwko sobie. Trafia teraz Kamil Wydężek. Nie trafia natomiast Łukasz Przybylski. Jest remis 2-2. Ja mam swoje. W związku z tym w całym meczu 8-5. I oficjalnie 8-5. Sędziowie już potwierdzili te wyniki. I mam podobna sytuacja jak przed chwilką w finale kobiet. 3-punktowa przewaga Łukasza Przybylskiego. Wystarczy, że trafi jedną strzałę. I ta przewaga urośnie już do tego stopnia, że nie będzie mógł jej odrobić Kamil Wydężek. Natomiast Wydężek trafić musi wszystkie 3, żeby spróbować zremisować ten mecz jeszcze. Mamy trafienie. I teraz tak naprawdę wszystko przed nami. Jest trafienie Łukasza Przybylskiego. Czyli już nieoficjalnie możemy powiedzieć, że Łukasz Przybylski zwyciężył w tym meczu. Aczkolwiek zobaczymy jeszcze, jaki to będzie wynik. Na razie jest 9-7, odpowiada Łukasz Przybylski. Na 10 trafienie. Nie trafia tej strzały. Hmm.
Trafia natomiast Kamil Wydężek. Wszystkie trzy swoje strzały w tej chwili. Ale to będzie przynajmniej o jedną za mało. Pytanie, czy tą strzałę trafi Łukasz Przybylski. I trafia również tą ostatnią. Bardzo dobre strzelanie w ostatniej serii Kamila Wydężka. Trzy trafienia niestety nie wystarczają. To będzie za mało, żeby wygrać mecz finałowy. Czekamy na potwierdzenie sędziów. Albo 9, albo 10 trafień na swoim koncie ma Łukasz Przybylski. Zatem 8 punktów Kamila Wylężka nie wystarcza. Łukasz Przybylski zwycięża w finale łuków, strzelania z łuków bloczkowych mężczyzn. Kamil Wylężek zajmuje drugie miejsce, zdobywa srebrny medal. Dziękujemy zawodnikom. Gratulacje dla obu zawodników za walkę, za dojście do tego finału i za ciężką walkę w samym finale. Będziemy potrzebować kilka chwil na przestawienie tarcz teraz na 70 metrów, bo przygotowują się do swoich zmagań zawodniczki strzelające z łuków klasycznych. Wystąpią Natalia Lepa i Otylia Strzałka, reprezentantki UKS Grotruda Śląska, którego zawodników i zawodniczki już Państwo dzisiaj widzieliście. Oraz Otylia Strzałka, zawodniczka LKS Łucznik Grzybiec. Jedyna reprezentantka tego klubu tutaj na torach, policach. Przed nami jeszcze dwa finały w dniu dzisiejszym. Łuki klasyczne kobiet. Sędziowie, tak jak powiedziałem, zmieniają teraz dystans oraz tarcze na duże, na dokładnie takie, jakie widzieliście Państwo już w strzelaniach duków gołych oraz w strzelaniach duków klasycznych kadetów i młodzików. Natalia Lepa, zwyciężczyni kwalifikacji na swojej drodze do finału, pokonała w 1/4 Julię Janiak z MRKS-u Gdańsk 6-4 oraz Ewelinę Jadczyk, zawodniczkę Boruty z Giesz również 6-4 i zmierzy się z Otylią Strzałką, która na swojej drodze pokonała Małgorzatę Kazubowicz z piątki z Giesz oraz Kalinę Dzierżak, zawodniczkę Drukarza Warszawa. 6-0 Strzałka w ćwierćfinale, 6-4 tutaj nie było w półfinale tak łatwo. Obie zawodniczki 6-4 w pięciosetowych półfinałach zwyciężały, ale nadal pewnie bez barażu. I za chwil kilka wrócimy do Państwa z relacją z piątego międzynarodowego turnieju Śladami Rybaka w Policach. Zapraszamy na tor finałowy zawodniczki przed ostatniego dzisiejszego meczu. Łuki klasyczne. Na stanowisku pierwszym Natalia Lepa. I tak jak zrodziłem Państwu już przed sekundą, na pierwszym stanowisku Natalia Lepa, Grotruda Śląska, na stanowisku drugim Otylia Strzałka, LKS Łucznik Grzybiec. Natalia Lepa, zawodniczka strzelająca na stanowisku pierwszym. Mecz rozpocznie Natalia Lepa na stanowisku numer 1. I rozpoczynamy od zera. Zera punktów. Natalia Lepa. Nie trafia również Otylia Strzałka. Czekamy na pierwsze trafienie w meczu o złoto kobiet strzelających z łuku klasycznego. Otylia Strzałka przed Państwem. Zwyciężczyni tegorocznej Olimpiady Młodzieży, kadetka
Jaka jest uśmiech żywieca, teraz trafia Natalia Lepa. I nie trafia Otylia Strzałka. Wracamy tutaj w strzelaniach duchu klasycznego, wracamy do systemu setowego, znowu porównamy teraz ten wynik 1 do 0, jak się wydaje, do strzelania systemem setowym, w związku z czym najprawdopodobniej 2 do 0 będzie prowadziła po pierwszym secie Natalia Lepa z Grotoru dla Śląska. Czekamy oczywiście na potwierdzenie tego wyniku przez sędziów. Brak trafienia na drugim stanowisku powoduje, że 2-0 prowadzenie obejmuje Natalia Lepa, a kolejnego seta. I to już oficjalnie jedno trafienie Natalii Lepy wystarcza, żeby wygrać tego seta. 2-0. Grotur dla Śląska. Rozpocznie zatem Otylia Strzałka na stanowisku numer 2. Teraz przed nami i przed Państwem. Nie trafia pierwszej strzały Otylia Strzałka. Naciąga się teraz Natalia Lepa. Również nietrafiony pierwszy strzał. I pierwsze trafienie dla zawodniczki z Żywca. Pierwsze w meczu i w tym secie. Ale doskonale odpowiada również Natalia Lepa i trafia w cel. Nie trafia ostatniej strzały Otylia Strzałka i teraz duża szansa na objęcie, czy na podwyższenie prowadzenia w tym meczu Natalia Lepa. Nie sięga celu tym razem i 3 do 1 najprawdopodobniej, bo teraz zremisują. Po jednym trafieniu zremisują obie panie. I jeżeli to się potwierdzi, to będziemy mieli 3 do 1 w całym meczu. Natalia Lepa, Grotu dla Śląska, Otylia Strzałka, Łucznik Żywiec. Czekamy na potwierdzenie. I to już oficjalnie 3 do 1. Nadal prowadzi zawodniczka Grotu dla Śląska. Ale kontaktowy punkt zdobywa zawodniczka z Żywca. Otylia Strzałka na stanowisku drugim będzie rozpoczynać strzelanie, będzie trzeci. Rozpoczyna Otylia Strzałka na stanowisku drugim. Rozpoczyna od trafienia. Doskonały strzał. Bardzo potrzebne teraz trafienia zawodniczce z Żywca, żeby tutaj troszeczkę wyrównać z tamtego meczu. Ale oczywiście za darmo nie odda tej przewagi swojej Natalia Lepa. Również trafia swoją pierwszą strzałę tego seta. I po jednym trafieniu teraz obie zawodniczki. W trzecim secie meczu o złoto kobiet w strzelaniach z łuku klasycznego. Dwa trafienia już na koncie Natalii Lepy. Powiększa swoją przewagę w tym secie. I jeszcze jeden taki treningowy strzał, bo już dwa trafienia miała na swoim koncie, więc nie musiała nawet trafić tej trzeciej strzały. Wystarczyły dwa trafienia przeciwko jednemu Otyli Strzałki. I to oczywiście nieoficjalnie oznacza, że 2 do 0 zwycięża ten set. Natalia Lepa powiększa swoją przewagę do 5 punktów do 1 Otyli Strzałki. I mamy potwierdzone, 5 do 1 oficjalnie prowadzi w tym finale o złoto Natalia Lepa, zawodniczka Grotu Ruda Śląska. W związku z tym zacznie strzelania, w czwartym secie zacznie strzelania
Otyl Jastrzałka, reprezentantka LKS Łucznik Grzybiec. Kontynuować ten pojedynek. Potrzebuje teraz dużo trafień. Zawodniczka z Żywca. Musi wygrać tego seta. Doskonale zaczyna od trafienia. Bardzo dobry strzał. Bo jeżeli Otylia wygra tego seta, to oczywiście odrobi odrobinkę prowadzenie w tym meczu. Zmniejszy tą przewagę Natalii Lepy. Będzie 5 do 3. I na razie tak to wygląda. Na razie jedno trafienie Otylii strzałki, ale przydałoby jej się jeszcze drugie. Nie ma trafienia, więc teraz wszystko w rękach Natalii Lepy, bo jeżeli zremisują panie, to też właśnie zawodniczka Grotur dla Śląska wygra ten mecz, ale na razie wygląda na to, że to jedno trafienie od listrzałki, ten pierwszy strzał tego seta spowoduje wygranie całego seta, czwartego. Oczywiście poczekamy na weryfikację sędziów. I sędziowie potwierdzają taki stan rzeczy. 2-0 Otylia Strzałka zwycięża czwarty set i w związku z tym 5 do 3 w całym meczu. Nadal prowadzenie zawodniczki z Rudy Śląskiej i nadal prowadzi w tym meczu, nadal rozpoczynać będzie też Otylia Strzałka, zawodniczka LKS Łucznik Grzywiec. I tak jak w poprzednim secie musi wygrać. Musi wygrać tego seta, żeby wymusić baraż. Zaczyna od zera. Odpowiada Natalia Lepa. Na stanowisku pierwszym, przed nami i przed państwem. Zaczyna od trafienia. Bardzo dobry strzał. Potrzebny tutaj, żeby wywrzeć troszeczkę presji na przeciwniczce. Ale Otylia Strzałka zdaje się być niewzruszona. Również trafia swój cel. I trafia również Natalia Lepa. 2 do 1 w tym secie. Musi trafić teraz Otylia Strzałka. Potrzebne jest to trafienie. I nie trafia swojej trzeciej strzały, więc tutaj już możemy nieoficjalnie powiedzieć, że ta strzała była już tylko formalnością, ale formalności dochowała Natalia Lepa. Trafia wszystkie trzy swoje strzały, 3 do 1 w tym ostatnim secie. Przypieczętowuje doskonałym wynikiem. Przypieczętowuje to swoje zwycięstwo, ale to oczywiście wszystko nieoficjalne wyniki, bo czekamy jeszcze na weryfikację. I zwycięża Natalia Lepa 7 do 3 w całości, w całym meczu. Zabiera ze sobą do domu złoty medal. Złoto jedzie do Śląska, do Rudy Śląskiej. Srebrny medal również jedzie na Śląsk do Żywca z Otylią Strzałką. A my przygotowujemy się do ostatniego finału. Mężczyźni zmierzą się w strzelaniach z łuku klasycznego. I tak na macie numer 1 strzelać będzie Seweryn Janus, zawodnik AZS Surma Poznań. A na macie drugiej Sławomir Michalak, zawodników ostatniego dzisiejszego meczu. Zawodnik Rokis Radzymin. O złoty medal. Łuki klasyczne mężczyzn. Janus w swoim półfinale podejmował. Na stanowisko pierwszy. Seweryn Janus. Arcemija Plachockiego z MRKS Gdańsk zwyciężył 6 do 4.
Natomiast na dwójce Sławomir Michalak w półfinale podejmował drugiego po kwalifikacjach wyżej rozstawionego Krzysztofa Migdała z Łucznika Żywiec. Wygrał dopiero w barażu 6-5. Zawodnik na stanowisku pierwszy. Jest tu zdecydowanie lepiej rozstawiony Severianus na jedynce i z siódmego po kwalifikacjach przeciwko zawodnikowi z Poznania, zawodnik z Radzymina, Sławomir Michalak. Rozpoczyna Severianus, stanowisko numer 1. I rozpoczyna od zera, odpowiada Sławomir Michalak. Również nietrafiony strzał, cały czas remis 0 do 0 i pierwsze trafienie Poznaniaka w tym meczu. Michalak nie trafia swojej drugiej strzały i teraz jeżeli Severianus trafi, nie trafia. Szansa jeszcze dla zawodnika z Radzymina, żeby chociaż wyrównać pierwszy set. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo jeżeli Sławomir Michalak trafi, to wyrówna. Chciałem powiedzieć, jeżeli nie trafi, to wtedy dwa punkty dla Poznaniaka. W takiej sytuacji przy jednym trafieniu dla każdego zawodnika podzielą się też po jednym punkcie setowym. Aktualny stan pojedynku 1-1. I mamy już potwierdzenie sędziów po jednym punkcie setowym dla każdego zawodnika. W związku z tym przy stanie remisowym zaczynać będzie cały czas wyżej rozstawiony. Pierwszy po kwalifikacjach Severianus, ATT Surma Poznań. Rozpoczynać będzie zawodnik na stanowisku pierwszy. I rozpoczyna tego drugiego seta Severianus od trafienia. Dobry strzał Poznaniaka. A zaczyna też od trafienia Sławomir Michalak na dwójce. Drugie trafienie Severianusa 2-1 w drugim secie. Michalak przed nami i przed państwem. Roki z Radzymin. Nie trafia drugiego. Nie trafia też trzeciego strzału Severianus, czyli znowu szansa przed zawodnikiem z Radzymina, żeby wyrównać seta. Jeżeli nie trafi, to dwa punkty dla Poznaniaka. 2-1. W tym secie i 3-1 w całym meczu, jeżeli to się wszystko potwierdzi. Jeżeli sędziowie nam zweryfikują ten wynik, nie będzie żadnych zmian. Może zastanawiają się państwo, jakie zmiany mogłyby nastąpić. Te zmiany mogą... Zmiany mogą się zadziać tylko w takiej sytuacji, jeżeli zawodnik trafi w linię. Tu akurat na tej tarczy linia jest tylko jedna między polem punktowym a polem, które jest warte 0 punktów. Więc tych trafień w linię nie jest tak dużo jak zwykle. Ale w strzelaniach do takiej zwyczajnej tarczy z 10 polami punktowymi zdarza się troszeczkę częściej, że zawodnicy trafiają w tę linię i trzeba potwierdzić bądź też nie potwierdzić, czy ta strzała sięgnęła wyższego pola punktowego, czy też nie. Ale tu już na pewno mamy rozstrzygnięcie. 3-1 prowadzi Severianus z Poznania. W związku z czym rozpoczyna Sławomir Michalak na macie drugiej i rozpoczyna od trafienia.
Teraz nie trafiają obaj zawodnicy i wyrównuje Severinianus. Po jednym trafieniu w drugim secie, w trzecim secie, przepraszam. Dwa trafienia teraz na koncie Sławomira Michalaka i musi trafić swoją trzecią strzałę Severinianus, żeby chociaż wyrównać stan tego meczu. Podzielić się punktami w trzecim secie. I wszystko wskazuje na to, że dokładnie tak będzie. Po dwa trafienia na koncie każdego z zawodników i 2-2. Potwierdza się już ten wynik. 4-2 w całym meczu. Severinianus prowadzi. Zawodnik AZS Surma Poznań 4. Zawodnik Roki z Radzymin 2. W związku z tym cały czas rozpoczyna strzelania Sławomir Michalak na stanowisku drugim. Trzy strzały przed nami. Ten mecz może się zakończyć w tym secie, jeżeli Severinianus trafi więcej swoich strzał. Na razie trafia Sławomir Michalak pierwszą swoją strzałę. Severinianus odpowiada. Nie trafi pierwszej strzały. Jeżeli przewagę osiągnie zawodnik z Radzymina, wyrówna stan tego meczu, będzie 4-4 i będziemy strzelać jeszcze jeden set. Natomiast jeżeli więcej trafień osiągnie Severinianus, wygra 6-2. I nie trafia drugiej strzały. Szansa dla Sławomira Michalaka, żeby wyrównać stan tego meczu. Ale żeby tak zrobić, musi trafić. Nie trafia i wszystko w rękach zawodnika z Poznania. Jeżeli trafi teraz tą strzałę, to wyrówna chociaż seta. Będzie jeden punkt dla niego. Ale wszystko wskazuje na to, że tylko ta pierwsza strzała Sławomira Michalaka sięga swojego celu. W związku z czym to Sławomir Michalak zwycięża tego seta. Zdobywa 2 punkty i najprawdopodobniej prowadzi już, wyrównuje stan tego meczu. Przepraszam bardzo. Prowadzenie Severinianusa się kończy. Panowie wyrównują stan meczu. 4-4. I już teraz oficjalnie 4-4 przed piątym i ostatnim setem. Zwycięstwo któregokolwiek z zawodników w tym secie oznacza zwycięstwo w meczu. Remis oznacza baraż. Także teraz wszystkie ręce na pokład. 3 strzały ma każdy z panów do dyspozycji. Rozpoczyna Severinianus AZS Surma Poznań. Pierwszy strzał trafiony. Potrzebne te trafienia na pewno w tym ostatnim secie. Nie trafia natomiast Sławomir Michalak. 1-0. Drobna przewaga Poznaniaka nad zawodnikiem z Radzymina. I jest drugie trafienie. Potwierdza trener Ryszard Janiszewski. Jeszcze drobna korekta celownika Severinianusa. I nie trafia Sławomir Michalak, czyli tutaj mamy jeszcze jedną. Będą mieli panowie jeszcze jedną strzałę treningową do dyspozycji. Chociaż to
to oczywiście wyniki nieoficjalne, bo tam jedna strzała Seweryna Jungfeld wypełnia na linii, ale jeżeli Sławomir Michalak nie trafił ani jednej, nie będzie tutaj, to ta jedna strzała wątpliwa. Pole punktowe zawodnika na stanowisku pierwszym, oficjalnie potwierdzone. Oficjalnie już zwycięża Seweryn Janus z AZS-u Surma Poznań. Zwycięża w konkurencji łuków klasycznych, strzelania mężczyzn oczywiście. Drugie miejsce zajmuje Sławomir Michalak, zawodnik Rokisu Radymin. Gratulacje również dla trenerów, dla Roberta Marcinkiewicza, który opiekował się w tym finale z Sławkiem Michalakiem, oraz dla Ryszarda Janiszewskiego, trenera Seweryna Janusa z AZS-u Surma Poznań. Zatem złoto jedzie do Poznania, srebro jedzie do Radzymina. To były już ostatnie strzelania finałowe w dniu dzisiejszym. Także ja w imieniu swoim i Konrada Przesmickiego, polskieucznictwo.pl, dziękuję bardzo Państwu za to, że chcieliście nas posłuchać. Chcieliście zobaczyć, jak przebiegną piąte międzynarodowe zawody ucznicze śladami rybaka w Policach. My się już powoli żegnamy, a na pełną relację z tych zawodów zapraszamy Państwa na Janseo.net i na polskieucznictwo.pl. Tam możecie Państwo zobaczyć wszystkie wyniki, zarówno z kwalifikacji, jak i z eliminacji, we wszystkich kategoriach wiekowych i sprzętowych.